Cześć, jestem Kamil Franczak, jestem wirtualnym kierowcą dla teamu FFF Racing Team i chciałem Was zaprosić na Audi Eurosport E-Racing, dzięki któremu będziecie mogli rywalizować z czołówką sim racingową w Polsce. I pamiętajcie o tym, że prekwalifikacje na torze Zandvoort już ruszyły, dlatego zapraszam Was na mój onboard, który mam nadzieję poprawi Wasze wyniki na torze. Wyjście z ostatniego zakrętu prowadzącego do prostej startowej na torze Zandvoort. Staramy się zmaksymalizować prędkość na wyjściu. Zostajemy po lewej stronie na piątym biegu i przygotowujemy się do punktu hamowania, którym jest tabliczka 100 metrów do zakrętu numer 1. Silne hamowanie. Zostajemy po wewnętrznej, wykorzystujemy do tego nachylenie toru. Dwójkowe wyjście z uwagą na pułapkę żwirową, jednak zostajemy po lewej stronie, przygotowując się do zakrętu numer 3. Przejście przez szczyt z uwagą na nadsterowność, przejście do prawej, przygotowanie do zakrętu numer 4. Zostajemy po wewnętrznej, znów wykorzystujemy nachylenie toru, jednak na wyjściu uważamy na nadsterowność spowodowaną nierównościami. Zakręty 5, 6, 7 przechodzimy pełnym gazem. Przygotowujemy się po lewej stronie do trudnego hamowania do zakrętu numer 8 przez szczyt i w zakręcie, więc staramy się zadbać o balans samochodu. Długo zostajemy po wewnętrznej, płynne wejście na gaz, uważamy na pułapkę żwirową i zostajemy po lewej stronie, przygotowując się do zakrętu numer 9. Redukcja, dotykamy krawężnika, płynne wejście na gaz i trudne hamowanie do dziesiątki w zakręcie. Na wyjściu uważamy na nadsterowność, jednak staramy się szybko przejść do prawej strony, żeby przygotować się do jedenastki. Późny wierzchołek, wtaczamy dość dużo prędkości i płynnym wejściem na gaz wykorzystujemy całą szerokość toru na wyjściu. Zbliżając się do zakrętu numer 12, szukamy punktu hamowania, którym jest tabliczka 100 metrów. Silne hamowanie. Przejeżdżamy przez krawężnik po prawej stronie, jednak nie za głęboko i zostajemy po lewej stronie do zakrętu numer 13, uważając na wyjściu na szczyt i możliwą nadsterowność. Szybkie przejście do lewej strony, tabliczka 50 metrów, redukcja jednego biegu, przejeżdżamy przez krawężnik po prawej stronie, uważamy na niestabilność samochodu i staramy się wnieść jak najwięcej prędkości w zakręt numer 15, prowadzący do prostej startowej na torze Zandvoort.